Kratos powraca do Fortnite'a po 1100 dniach i jest to już potwierdzone przez wszystkich najlepszych klikerów, takich jak iFairMonkey, Sheena, Hypex i faktycznie ten skin wejdzie do gry. Kratos jest to skin z serii Leviathana i prawdopodobnie jego kill-off również wejdzie do gry i z tej okazji robimy nowy konkurs. Chcecie wygrać kill-offy Leviathana jak wrócą do sklepu? Zobacz tylko, czy nie wygrasz ci kod KamsarZaskiFortnite, subik łapeczka w górę, follow na Instagramie SayKamsar, link w opisie i napisz pod tym filmem swój nick z Instagrama, a wyniki na live na Twitchu, link w opisie, a my lecimy. Pierwsze co, dzisiaj trafiła do gry mega mocna aktualizacja, dokładnie o 9 rano, którą dokładnie musisz już pobrać. Sam update przyniósł nam masę rzeczy, w tym darmowe skiny, skiny Midasa do odebrania, powrót masy OG rzeczy, w tym Kratosa wraz z Leviathanem prawdopodobnie i masę innych rzeczy. Zaczniemy sobie od update'u, czyli update jest z pobieraniem, co oznacza, że po powrocie do domu musicie go pobrać. Sam update przyniósł nam mega dużo kontentu i na przykład takim kontentem jest specjalny skin Core, który trafi do gry no właśnie po update'cie, a dokładnie w ciągu kilku dni. Kora jest to skin, którego będzie mogli zdobyć za wykonanie wyzwań wraz z całym pakietem. Kora jest to skin serii Legend Aanga, czyli oczywiście tego anime, które wchodzi teraz do Fortnite'a. Tego skina będzie można zdobyć wraz z pakietem takim jak kill-offy, malowania, emotki, może lotnie, no i oczywiście sam skin. Łącznie nagród będzie aż 12, bo są dwie strony nagród, po 6 na każdą stronę i wystarczy wykonać mega proste zadania. Sam skin ma trafić do gry za około 10 dni, czyli całkiem niedługo i każdy gracz, który posiada karny bojowy, będzie mógł go odebrać totalnie za darmo. Jeśli nie posiadasz karnetu bojowego, to wystarczy sobie go teraz kupić z kodem KAMSTAR2 i oczywiście będziesz sobie mógł to odebrać. Skin jest sekretnym skinem tego sonu, więc nigdy do Fortnite'a już później nie powróci. Kolejna rzecz, jaką otrzymacie dokładnie z tego update'u, jest to skin Midasa totalnie za darmo dla osób, które go zdobyły z ostatniego wydarzenia, oraz gwarantowany przedmiot właśnie również z ostatniego wydarzenia, czyli turnieju za wbicie 8 punktów. Dla przypomnienia, ostatnio było wydarzenie, gdzie każdy gracz mógł wziąć udział i wygrać skina Midasa, czyli tego nowego greckiego skina Midasa, którego jeszcze nie ma w Fortnite'cie, i od razu po update'cie, jak wejdzie do gry, ten skin ukaże wam się na waszym ekranie i trafi do waszej szafki, co oznacza, że będziecie mieli go oczywiście za darmo. Żeby zdobyć tego skina, byłoby trzeba być top 2600 w ostatnim turnieju, ale osoby, które wbiły tylko 8 punktów, mają gwarantowaną oczywiście rzecz, czyli dodatkowy prezent, który był po prostu dla wszystkich graczy i był to chyba ekran wczytywania, więc jeśli brałeś udział w evencie, to zaloguj się dzisiaj do Fortnite'a po update'cie i odbierz sobie te wszystkie rzeczy, bo tutaj Midas nie został rozdany dlatego, że Epic rozdawało go dopiero po 30 godzinach po zakończeniu turnieju, czyli dokładnie dzisiaj po update'cie. Kolejna mega ważna rzecz to jest powrót masy rzeczy, która mega jest ważna, dlatego że gracze Fortnite wreszcie mogli kupić swoje najbardziej ulubione rzeczy OG, w tym Kratosa, i cała ta informacja obiegła świat, robiąc miliony wyświetleń na Twitterze i potwierdzili to wszyscy najwięksi likerzy, na tyle jak Hypex, Sheena, iFairMonkey czy inne osoby, i wszyscy teraz mówią o powrocie Kratosa i faktycznie nie jest to fake i jest to prawda. Skąd to się wzięło? Dokładnie wczoraj w nocy Epic Games zaktualizowało zakładki sklepu. Epic Games, jeśli aktualizuje jakąś zakładkę sklepu, zawsze to robi po prostu przed wprowadzeniem do gry, a właściwie do sklepu danych przedmiotów. Działa to w ten sposób, że muszą oni dać specjalną zakładkę wraz z nazwą, z zawartością i wszystkimi rzeczami. Średnio co 2 tygodnie Epic robi właśnie update na przykład 10 takich zakładek i wszystkie w ciągu 2 tygodni najczęściej wracają, i tym razem jak te zakładki, które zostały update, są naprawdę mocne, bo są tutaj również skiny muzyczne, których nie było kilkaset dni. Jest Kratos, który wróci po 1100 dniach, i par innych fajnych skinów, ale może od początku. Skiny, które pojawią się w Fortnite niedługo i z kodem KAMSAR2 kupicie, są na przykład skiny muzyczne, tak jak Marshmello wraz z całym zestawem skinów po około 400 dniach, i bardzo możliwe, że będzie to duże przywrócenie właśnie skinów muzycznych, bo również emotki z serii ikon muzycznych zostały zaktualizowane, a te emotki są mega, ale to mega mocne i wracają dosyć rzadko. Do tego również J Balvin, The Kid Laroi i parę innych muzycznych rzeczy. Bardzo możliwe, że jest to połączone z Coachellą, która ma zawsze event dokładnie w kwietniu, i Epic wtedy mógłby przywrócić jeszcze Coachellę, którą też moglibyście kupić, i masę innych skinów muzycznych. Byłoby to gigamocne i chyba każdy by się cieszył. Do tego powróci Airforia, bo dzisiaj do Fortnite'a trafia nowy event z Nike'ą, czyli właśnie Airforia V2, i tutaj powrócą prawdopodobnie stare skiny Nike, tylko nie wiadomo, czy mieli tam Grind i Clash, tylko te nowsze skiny, i prawdopodobnie dostajemy również cały nowy zestaw Nike, być może z darmowymi nagrodami. Również wróci Marvel do sklepu, którego też będzie mogli kupić, i nie wiadomo, czy wróci on z Eddie Brookiem, którego nie było 800 dni, czy wróci po prostu sam same stare skiny. No i oczywiście powróci ten upragniony, no właśnie, Kratos. I co obecnie wiemy o Kratosie? Według iFairMonkey'ego, Sheeny, Hypexa skiny powrócą na 100% i Kratos prawdopodobnie wróci oczywiście wraz z Leviathanem, czyli najbardziej wyczekiwanym kill-offem w Fortnite, i z kodem KAMSA2 moglibyście go od razu kupić. I teraz ważne pytanie,
czy on faktycznie powróci. Prawdopodobnie tak, bo wszystko jest gotowe i Epic w każdym momencie każdego dnia może go dodać do sklepu, co również ważne. Dokładnie daty nie znamy obecnie powrotu Kratosa, ale spekuluje się, że likerzy mówią, że będzie to giga, ale to giga wcześniej, czyli dokładnie kiedy. Tak naprawdę może to być już jutro po update'cie, a może to być na przykład tydzień, dwa bądź miesiąc, tutaj dokładnie nie wiemy. Chociaż ja jeśli miałbym obstawiać, to myślę, że w ciągu 2-3 tygodni skin Kratosa faktycznie powinien się pojawić, a w najgorszym wypadku powinien on być do końca sezonu, aczkolwiek pamiętajmy, że za wszystkim stoi Epic Games i finalny dzień powrotu tego skina zależy tylko i wyłącznie od Fortnite'a. I co ważne, musicie zauważyć, że po ostatnich update'ach Epic wywraca turbo dużo rzadkich skinów, co to oznacza, że prawdopodobnie z czasem będziemy mieli jeszcze więcej rzadkich skinów, które będziemy mogli zdobywać. Dla przykładu być może wróci jakiś Travis, którego nie ma 1400 dni, a jest on zaktualizowany, co potwierdził leaker Default Bear około w grudniu. I co ważne, ten leaker również mówił o powrocie Kratosa, no i faktycznie mu się to sprawdziło. Do tego skiny Cold, Trench Rider, Reflect i parę innych mega rzadkich skinów, które też mogłyby wrócić do Fortnite'a, bo są one wszystkie zaupdate'owane, tylko wystarczy stanąć w zakładkę sklepu i każdego dnia mogłyby wtedy wejść. I osobiście obstawiam, że Epic będzie w najbliższym czasie mega dużo rzadkich skinów przywracał po prostu do Fortnite'a, no żeby przygotować je do sprzedaży. I kolejna ważna rzecz, jaką otrzymamy, prawdopodobnie otrzymamy więcej informacji na temat kolaboracji z awatarem Legendą Manga, bo tam prawdopodobnie w połowie kwietnia otrzymamy mini karnet bojowy z masą fajnych przedmiotów, jak na przykład lotnie, skiny i inne przedmioty, kilofy i inne właśnie przedmioty w postaci około 10 bądź 15-20 przedmiotów, więc będzie to na pewno mega fajne, bo mini karnet bojowy jest dla wszystkich za darmo i ewentualnie skin może być w powiększonej wersji, ale większość fajnych rzeczy jak lotnie są oczywiście za darmo. Podobno może trafić nowy mityk awatara Legendy Angi do gry i możliwe, że wejdą również rzeczy związane z nową aktualizacją, tym razem oczywiście świąteczną, czyli oczywiście wielkanocną, bo event wielkanocny powinien już niedługo trafić do Fortnite'a i ten update faktycznie mógłby nam przygotować takie rzeczy jak broni wielkanocne, na przykład wyrzutnie jajek, nowe skiny wielkanocne, masę starych skinów wielkanocnych, które też moglibyśmy zdobywać, no i oczywiście darmowe wyzwania na kilofy, malowania, emotki, lotnie i inne tego typu rzeczy, jak w poprzednich latach, być może jakiś turniej o nowego skina wielkanocnego, bo w poprzednich latach coś takiego faktycznie mieliśmy i bardzo możliwe, że Epic przygotowałby jeszcze nawet jakąś bitwę społeczności albo coś w tym stylu właśnie na darmowe nagrody, bo przeważnie właśnie w okresie wiosennym takie bitwy mieliśmy, kiedyś były nawet tam w V-Dolce, ale Epic chyba tego już nie robi i co ważne, z tym również sekretne style i każdy gracz posiadający karnet za bicie 200 levela będzie mógł odebrać już nowe darmowe dodatkowe style do obecnych skinów z karnetu, więc jeśli masz karnet, to wystarczy wbierz powyżej 100 levela i co kilka leveli będziesz otrzymywał specjalny styl do skinów i łącznie na 200 levelu będziesz miał już wszystkie te style i masz je odebrać tylko w tym sezonie, więc też warto sobie to zrobić. A ty pamiętaj, łapka w górę, subik od Kamsa2, Instagram, Twitter, wszystko w opisie i sprawdź poprzednie filmy i widzimy się dzisiaj na live. Trzymajcie, cześć!